Najnowszy film Agnieszki Smoczyńskiej pod tytułem Fuga powstał na podstawie współpracy twórców z Polski, Czech i Słowacji. Autorką scenariusza i zarazem odtwórczynią głównej roli jest pochodząca z Kłodzka Gabriela Muskała. I właśnie dlatego projekcja filmu odbyła się także w Kłodzkim Ośrodku Kultury. Film nie tylko dla kobiet, o kobiecie, która straciła pamięć w wyniku fugi dysocjacyjnej. Nie pamięta swojego imienia, nie pamięta swojego życia, ale musi wrócić do swojej rodziny, do ludzi, którzy kiedyś byli jej najbliższymi, do dziecka, męża, a teraz są dla niej zupełnie obcymi ludźmi. No i film opowiada o tym, czy będzie potrafiła wrócić do tej rodziny, pokochać ich na nowo. Ja tak z tą bohaterką razem dojrzewałam. Natomiast kiedy skończyłam pisać scenariusz, nastąpił okres jakichś 2 lat, gdzie był czas przedprodukcji i wtedy mogłam się pożegnać ze sobą jako scenarzystką, a przywitać ze sobą jako aktorką, która ma tę rolę grać. I razem z Agnieszką, Agnieszka wiedziała, że ponieważ wymyśliłam tę postać i pracowałam do tej pory przez głowę, teraz będę musiała zacząć od ciała. I to było rzeczywiście takie z mojego doświadczenia wieloletniego już aktorskiego, bardzo nowe podejście do budowania roli. Spotykałam się z coachem aktorskim, co jest w Polsce takim nowym zjawiskiem, w Ameryce chyba bardzo popularnym, ale myślę, że to jest coś niesamowitego. Ona zrewolucjonizowała absolutnie moje myślenie o pracy aktora nad rolą. Chodziłam na kickboxing, Agnieszka mnie wysłała na kickboxing, mówi, ty masz za miękkie ruchy do tej postaci, ona musi być twarda, musi być taka ostra w ruchach i to też było dla mnie super doświadczenie, zwłaszcza, że jeszcze jako licealistka trenowałam karate i kyokushinkai i taekwondo, więc mogłam sobie przypomnieć. Gabrysia Muskała, dziś w twoim atelier. Znacie się chyba już sporo czasu. Właśnie wyliczyłyśmy z Gabrysią, że znamy się dokładnie 35 lat, więc no już kupa czasu. Mąż mówi dokładnie tyle, ile macie. Gabrysia pokazała takie aktorstwo z najwyższej półki i takie Gabrysi nie znam, bo wiesz, nie wiem, jak widziałam ją na przykład moje córki Krowy, to poznałam Gabrysię. Mówię, o moja przyjaciółka, a tam nie znam tej Gabrysi. Także to było niesamowite doświadczenie też dla mnie. Nieprawdopodobne jest to, jak Gabrysia potrafi się wspaniale zmieniać. Poznałyśmy się parę lat temu podczas pracy do jednej z sesji zdjęciowych. Jest niezwykle ciepła, serdeczna, a tutaj po prostu wcieliła się w rolę skrajnie inną. Po projekcji filmu widzowie mieli okazję poznać go jeszcze bliżej dzięki możliwości udziału w spotkaniu z aktorką, a zarazem scenarzystą. Pytań od publiczności było wiele, a Gabriela Muskała starała się na każde wyczerpująco odpowiadać. Aktorka podkreśliła, że cieszy się, że właśnie w rodzinnych stronach film został wyświetlony. Ja się bardzo cieszę, że tutaj jestem. Zawsze z wielką radością przyjeżdżam, bo to moje ukochane miasto. Było m.in. o pracy nad scenariuszem, o konsultacjach z psychiatrami, o osobowości ludzi, które doświadczyły fugi dysocjacyjnej. Szukałam tematu na scenariusz. Chciałam napisać scenariusz filmowy i zobaczyłam w telewizji kobietę właśnie z fugą dysocjacyjną. Nie wiedziałam w ogóle, że takie zjawisko istnieje. To jest zaburzenie, nie choroba. Spotkałyśmy się razem z Agnieszką Smoczyńską, reżyserką tego filmu, z tą panią Marią, którą zobaczyłam w telewizji, która była dla mnie inspiracją, ale gdzieś tam wiedziałyśmy, że ona pozostanie tylko inspiracją na takim poziomie podstawowym, czyli jakby tej fugi dysocjacyjnej. Natomiast cała historia Alicji Kingi, bohaterki filmu, którą gram, jest całkowicie wymyślona, ale jest oparta na takim ogromnym właśnie researchu. Myśmy się spotykały przede wszystkim z psychiatrami, którzy mieli do czynienia z takimi ludźmi, z tym zaburzeniem. Ludzie pod wpływem jakiegoś długotrwałego stresu po prostu następuje taka cudowna cecha, chyba umiejętność mózgu, wymazania, zresetowania pamięci biograficznej. I te osoby, najczęściej zmienia im się osobowość o 180 stopni, tak właśnie jak u mojej bohaterki. I muszą gdzieś tam swoje życie poprzednie skonfrontować z nową osobowością, z nową sobą. Wiedziałam od razu, że to jest temat dla mnie, dlatego że właśnie z Moniką piszemy sztuki. Nasz debiut to była podróż do Buenos Aires, która była gdzieś tam inspirowana monologami naszej babci chorej na Alzheimera. Cicha noc czy Daily Soup to też są takie sztuki, które opowiadają o wypieraniu z pamięci rodzinnej, właściwie można powiedzieć, różnych takich niewygodnych, traumatycznych zdarzeń. Na pewno film spodobał się wielu mieszkańcom Kłodzka, którzy mieli okazję go obejrzeć. Bardzo poruszający, bardzo drastyczne sceny, aczkolwiek wyniosłem z tego filmu bardzo dużo. Film mi się bardzo podobał, był zaskakujący tak naprawdę. Nie oglądałam wcześniej filmów z tą bohaterką.
jestem naprawdę pod wrażeniem, dużym wrażeniem. Dzisiaj widziałem ten film po raz pierwszy, natomiast historia przedstawiona w tym filmie jest na tyle uniwersalna. Myślę, że każda kobieta oglądająca ten film odnajdzie gdzieś tam cząstkę własnych odczuć, wątpliwości, ale także i każdy mężczyzna potrafi się osadzić rodzinnie w tej historii i potrafi odnaleźć różne problemy, z którymi kiedy nie potrafimy sobie sami w życiu poradzić. Jako Kłodzko możemy być dumni, że mamy tak znakomitych, zdolnych ludzi, których wypuszczamy w świat. Szkoda, że tak rzadko do nas zaglądają, ale cieszmy się z każdego takiego przypadku, doceniajmy to i zapraszajmy tych ludzi jak najczęściej. Fuga to film, którego z pewnością nie można przegapić. Znakomite aktorstwo i niebanalna historia. Zapraszamy przed ekrany i oceńcie sami.